Cuda różańcowe Aleksandra Polewska z Wole. Jak może wyglądać pierścień, którego nie wykonano na ziemi? Urodzony w XV wieku Bertończyk, błogosławiony Alan de Ruppé, znany także jako Alanus de la Roche czy Alan van der Eclipse, dominikanin, odegrał w historii różańca rolę nie mniej doskonałą niż święty Dominik. Jemu to także Maryja w czasie mistycznego widzenia podarowała na znak zaślubin pierścień. XV-wieczne rejestry podają, że zmarł on w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny w 1475 roku w holenderskim mieście Zwolle. Nie podają jednak, gdzie został pochowany, a najprawdopodobniej razem z nim pogrzebano wspomniany niezwykły pierścień. Alan niemal całe swoje życie poświęcił odtworzeniu prawie już zapomnianej w jego oczach wiary zbawienną siłę koronki różańcowej. Będąc zakonnikiem przez 7 lat doświadczał wielkiego kryzysu wiary, jednak przez cały okres jego trwania pozostało wierny wszystkim ślubom, zobowiązaniom oraz praktykom maryjnym, a do tego codziennie odmawiał psał też Najświętszej Maryi Panny. Po upływie owych ciężkich 7 lat ciemności, a ściślej rzecz ujmując w 1464 roku, Alanowi ukazała się Maryja i wręczyła mu pierścień na znak duchowych zaślubin. Hagiografowie błogosławionego Alana twierdzą jednogłośnie, że Matka Boża, wybierając go na swojego duchowego oblubieńca, uczyniła go jednocześnie swoim pełnomocnikiem. Poleciła ona dominikaninowi propagować różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Alan de Ruppé w 1464 roku powołał do życia bractwo zwane Confratria Passalterii, którego misją było regularne odmawianie psalterza Najświętszej Maryi Panny. Dało ono początek istniejącym do dziś bractwom różańcowym. W 1470 roku Alan wydał zaś książkę o używaniu psalterza Maryi, w której opisał sposób odmawiania różańca przejęty z duchowości Dominika z Prus. Składało się na niego 150 modlitw Zdrowaś Maryjo, z których każdą dziesiątkę przedzielał modlitwą pańską, połączoną z uważaniem jednej z tajemnic wiary. Od zwiastowania, aż po powtórne przyjście Chrystusa. Książka Alana obudziła wśród szerokich mas wiernych wiarę w moc modlitwy różańcowej, za pomocą której można było wyjednać u Matki Jezusa miłosierdzie i opiekę. Dominikanin zachęcał też kapłanów do głoszenia kazań różańcowych, co zresztą również sam gorliwie czynił. Maryja pozostawiła błogosławionemu Alanowi de Ruppé 15 niezwykłych obietnic związanych z odmawianiem różańca. Oto one. Pierwsza. Tym, którzy będą pobożnie odmawiać różaniec, obiecuje szczególną opiekę. Druga. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne szczególne łaski. Trzecia. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu, zniszczy występek i rozgromi herezję. Czwarta. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra. W miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba. Piąta. Ci, którzy zawierzą mi się przez różaniec, nigdy nie zginą. Szósta. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem, ani też nie umrą nieprzygotowani. Siódma. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła. Ósma. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych. Dziewiąta. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec. Dziesiąta. Prawdziwe dzieci mojego różańca będą się radować wielką chwałą w niebie. Jedenasta.
To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie. 12. Ci, którzy będą szerzyć nabożeństwo do mojego różańca, otrzymają ode mnie moc w swych potrzebach. 13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci. 14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój różaniec, są moimi dziećmi, prawdziwie są oni braćmi, siostrami.